Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj, słuchajcie, przetestujemy sobie chińskie ubrania. Niedawno właśnie odezwała się do mnie firma z chińskimi ciuchami, no i zaproponowali mi właśnie, żebym nagrała dla Was taki filmik i wybrała sobie parę ciuchów i stwierdziłam, że jest to świetna okazja, żeby właśnie sprawdzić ich jakość, zobaczyć właśnie jak one wyglądają, czy wyglądają tak jak te na zdjęciach. I słuchajcie, jest to taka firma z ciuchami właśnie na AliExpress, więc nie są to jakieś drogie ciuchy. No i każdy może je kupić. Ja jeszcze nie otwierałam tej przesyłki. Szła ona do mnie jakiś miesiąc. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Wszystkie linki do ubrań zostawię Wam w opisie, no jeżeli jesteście ciekawi. Ale teraz przetestujemy sobie właśnie ich jakość, jak się układają i czy są w ogóle warte kupowania. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was już do oglądania. Możecie od razu na zachętę zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jesteście tutaj nowi. Przechodzimy już do otwierania paczki. Ja już nawet zapomniałam, co ja tam sobie wybrałam. Ale moi drodzy, bardzo ładnie jest to zapakowane. Mega ładnie to zapakowane. Zobaczcie. W takich tutaj opakowaniach. To jest bardzo na plusik. Tutaj sobie możemy otworzyć. Nawet znaczek firmy, metka. Wszystko elegancko. Tutaj mamy spodenki, takie białe. Ale na początku bym chciała ubrać coś na górę, bo nie chcę mi się spodnie zmieniać. Tutaj mamy pierwszą rzecz, taką czarną. Może to sobie najpierw otworzymy, bo widzę tutaj rękawki, czyli to będzie góra. Słuchajcie, nie muszę nawet nóżczek otwierać, używać. Zawsze, słuchajcie, chciałam przetestować chińskie ubrania. Ta bluzka koronkowa, tutaj kompletnie zapomniałam o tej rzeczy. Taka koronkowa tutaj widać, taka prześwitująca. Z przodu ma ona materiał, więc nic nie będzie nam tutaj widać. I na dole ma taką malutką falbankę, ale powiem Wam, że naprawdę jestem pod wrażeniem. Tylko, że ta bluzka, a nie, mametkę, przepraszam bardzo, mametkę tutaj. Jest to rozmiar S, zaraz zobaczymy jak się prezentuje. Bardzo ładne metki, tak porządnie wszystko wykonane, więc ubieramy się w tą bluzkę i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj u góry bardzo ładnie wygląda. Jest troszeczkę taka luźna, ale nie przeszkadza mi to, bo właśnie nie chciałabym takiej obcisłej bluzki. I właśnie mega ładnie wygląda tutaj na rękawkach. Bardzo ładnie, mega mi się to podoba, jest taka elegancka. Tutaj mamy materiał, więc nic nie prześwituje. Tutaj z tyłu mamy taki koronkowy materiał, że widać plecy i bardzo ładnie to wygląda, bardzo tak elegancko, ale taka falbanka, jest to taka troszeczkę dłuższa bluzka, jeśli tutaj widzicie, ale powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie tutaj wyglądam. Okay, następną rzeczą właśnie mam tutaj te białe spodenki i zobaczymy, jak one się będą prezentowały. Wydaje mi się, że mogą być trochę za duże, bo te eski są takie na mnie trochę luźne, a co jest właśnie dosyć dziwne, bo zazwyczaj te chińskie, azjatyckie ciuchy to są właśnie takie troszeczkę małe. Ale no tutaj widzę, że te spodenki niestety raczej będą troszeczkę przyduże, no ale zobaczymy. Tak one wyglądają, tutaj też mają metkę, spodenki na lato. Tutaj na dole również mają falbankę. Z tyłu wyglądają tak. Jest to biały materiał, więc zobaczę, czy nie będzie prześwitywał. Tak jak mówiłam, te spodenki są na mnie trochę za duże. Jest to rozmiar S. Tak w nich wyglądam. Mam pod spodem rajstopy, bo no wolałam je ubrać jakoś tak do rajstop, ale słuchajcie, wygląda normalnie przekomicznie. Są one naprawdę luźne. Tutaj mam pępek. Tu mam pępek. A one po prostu ze mnie zlatują. One powinny być, kurde, ta bluzka, ale one powinny być gdzieś tutaj, tylko że naprawdę ta rozmiarówka jest troszeczkę większa. Ja bym powiedziała, że jest to taka mała M-ka może. No, ale nie wiem, są one na mnie za duże. Bardzo urocze by wyglądały. Naprawdę, mogłyby być bardzo ładne. Zobaczcie, jakby to fajnie wyglądało.
No niestety te spodenki są na mnie dużo za duże, dlatego oddam je komuś z Was, jeżeli Wam się podobają takie spodenki i macie rozmiar taką SKM-kę, to możecie napisać w komentarzu swojego maila. Ja bardzo chętnie odezwę się do jednej osoby z Was i podaruję jej właśnie te spodenki, bo są naprawdę mega urocze, więc szkoda, żeby się u mnie po prostu zmarnowały. Jakoś pod koniec marca do kogoś z Was się odezwę i potem w opisie napiszę, kto wygrał te spodenki. Taki bonus ode mnie. Następna rzecz, tutaj też widzę, że jest to jakaś góra koronkowa. Mamy tutaj... Ojej, pamiętam tą bluzę! Prześliczna, zobaczcie na te rękawki, są takie same jak te, ale właśnie w formie takiej bluzy tutaj krótszej. Przymierzam to, naprawdę mega mi się to spodobało. Jest to taki dosyć troszeczkę elegancki materiał, tak się wydaje. Ale miłe tutaj metka, wszystko dlatego zakładamy. Słuchajcie, ta bluza jest prześliczna, naprawdę. Tak ona się tutaj prezentuje, zaraz Wam pokażę jak wygląda, ale... Naprawdę jest bardzo ładna, ma takie fajne skórzane tutaj paski od kaptura. Jest po prostu przepiękna, zobaczcie jak ładnie tutaj wygląda. Ta bluza to jest mistrzostwo świata, zobaczcie jak ona się ładnie prezentuje. Tutaj ma takie luźniejsze rękawki, ale jednak takie eleganckie. Załóżmy kaptur. Bokserka. A, kocham tą bluzę, naprawdę. Jest prześliczna, mega mi się podoba. Zaraz sprawdzę w ogóle, ile ona kosztuje. Słuchajcie, znalazłam tą bluzę, konkretnie tą na AliExpress właśnie. Zostawię Wam link w opisie. I słuchajcie, ona kosztuje 8 dolarów. Czyli 30 zł tutaj mam w przeliczeniu, więc jest to naprawdę bardzo mała cena za taką piękną bluzę. Ja jestem w szoku, naprawdę bardzo mi się podoba ta bluza. 10 na 10 po prostu. Ostatnią już rzeczą mam tutaj, o ile pamiętam, płaszcz. Jestem go bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Wszystko takie czarne, eleganckie jakieś, ale jest on bardzo, no taki cieniutki. Myślałam, że będę go nosiła na wiosnę, ale jest to bardzo taki... cienki płaszcz, taka marynarka. Tutaj ma taką podszewkę mięciutką, żeby tutaj nam to tak się układało. Ubiorę go na tą bluzę, zobaczymy. Tak ten płaszcz się prezentuje. Bardzo żałuję, że nie ma on rękawów, bo mega by to tak wyglądało. Tak wiecie, tak modnie tutaj rękawy. Ale powiem Wam, że nie miałam jeszcze takiego płaszcza. Tutaj rękawki ma też takie bardziej błyszczące i tutaj tak samo błyszczące, to jest od bluzy. Tutaj ma takie guziki rozpięte, naprawdę bardzo tak efektownie wygląda. Taki elegancki trochę styl. Ja raczej nie będę go zapinała, dlatego poczekam sobie na jakieś... cieplejsze dni. Teraz jest o wiele za zimno na taki płaszcz. Zapięty on jest trochę za duży na mnie. Tylko te guziczki są takie... No, takie dosyć, takie wiecie, takie tanie. Tak jak to tutaj widzicie. Więc te guziki mi się tak niezbyt podobają. I to jest też takie, że tutaj... Też taki, no nie wiem, tani materiał mi się wydaje. Ale ten materiał jest bardzo spoko. Te tutaj usztywnienia, jestem aż w szoku, że tak porządnie to jest wykonane tutaj. Do tej bluzy tak średnio, niezbyt mi się podoba to połączenie. Z tyłu taki zwykły czarny materiał, jak widzicie. Okej, moi drodzy, więc teraz przejdę do takiej ogólnej opinii. Jestem naprawdę troszeczkę w szoku, bo nie sądziłam, że ten materiał będzie taki... całkiem dobrze wykonany, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Ta bluza jest moja ulubiona w całym tym właśnie zamówieniu. Jest prześliczna. Zawsze chciałam mieć taką bluzę, ale jakoś w polskich sklepach nigdy nie mogłam takiej znaleźć. Bardzo fajne są te ubrania. Myślałam, że będzie dużo gorzej. No jedyny minus właśnie, że są te rozmiary troszeczkę za duże na mnie. Ale tak jak już mówiłam, jeszcze Wam tylko przypomnę, że możecie wygrać te spodenki.
Wystarczy, że napiszecie swój e-mail w komentarzu, zostawicie łapkę w górę pod tym filmikiem i będziecie subskrybować mój kanał, bo to jest rozdanie właśnie dla moich subskrybentów, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zrób to teraz. Możesz wygrać takie fajne, białe spodenki. Tak, tak jak już mówiłam, wszystkie linki zostawię Wam na dole. Snapchat, Instagram też. Wszystko będzie na dole. Słuchajcie, jeszcze możecie dołączyć do mojej grupy na Facebooku. Również będzie podany link w opisie. Bo niedługo planuję właśnie nagrać Q&A. I właśnie pod postem na tej grupce będziecie mogli mi zadać pytania, które do mnie macie, bo sporo tych pytań właśnie jest w komentarzach. Dlatego postanowiłam, że chyba czas nagrać Q&A. W tym filmiku to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Możecie napisać też jakiś komentarz. I zasubskrybować mój kanał po więcej takich filmików. Jeżeli lubicie try on haul, jeżeli przymierzam coś, dopiero rozpakowuję. Ja to naprawdę uwielbiam nagrywać. I tak, do zobaczenia, do następnych filmików. Buziaczki, pa!